się działo? Działo się podczas naszej inauguracji sezonu, podczas wielkiego motoryzacyjnego show. I o tym wam dzisiaj opowiemy. Oj, działo się, działo. Co się działo, to się działo. O tym wam właśnie chcę opowiedzieć. Z Karolinką. Dokładnie, zapraszamy do oglądania. Kochani, ostatnio odbyła się inauguracja naszego sezonu, czyli takie rozpoczęcie oficjalne naszego sezonu motorsportowego, szeroko teraz rozumianego. Kiedyś, kiedy po raz pierwszy robiliśmy tego typu event, od początku nie chcieliśmy, żeby ta impreza była tylko konferencją prasową dla dziennikarzy, ale żeby to była impreza dla ludzi. Tak, dla miało być grubo, nie tam paru dziennikarzy, jak w Orlenie pogadają, co zrobią, ile baniek wydadzą i poszli do domu. Nie. To ma być impreza dla was, dla fanów, dla motory sportowych i rodziny, dla petrolheadów, dla pojebów, którzy kochają motoryzację. I taką właśnie stworzyliśmy imprezę już wiele, wiele lat temu i co roku jest lepsza. Dokładnie, już ona się odbywa właściwie od 6-7 lat z drobną przerwą na pandemię. Natomiast... Wtedy właściwie to się odbyła też ta inauguracja, tylko że była tylko i wyłącznie wirtualna. Nie mogliśmy się spotkać osobiście, ale chociaż mogliśmy się spotkać w sposób wirtualny. I słuchajcie, tak jak cały czas powtarzamy i nie mówimy, że to jest rozpoczęcie sezonu driftingowego, tylko cały czas podkreślamy rozpoczęcie sezonu motorsportowego, bo u nas się dużo więcej dzieje, plus chcemy promować szeroko motorsport, dlatego naszej inauguracji towarzyszyły też dodatkowe aktywności. Pilarczyk wymyśliła znowu jakieś rzeczy innowacyjne w tym sporcie, czy w tym wydarzeniu i stworzyła plebiscyt na najciekawszy samochód motorsportowy i to zrobiła po raz pierwszy w historii polskiego motorsportu. Druga rzecz, rozdała samochód za darmo. Driftowóz na start. Nie oddaj moi! Nie dam się tego czego, bo ten samochód jest po prostu fajny. Proszę, jest tak tu. Naprawdę, Sean, słuchaj, po prostu nie chciał oddać tego samochodu, tak mu się podobał. Amba z przerzutą roboty w pip, no, ale było warto. Zdecydowanie było warto, wydajcie znać, czy było warto. I dokładnie, znacie projekt Driftowóz na start, znacie ten projekt z naszego kanału, natomiast plebiscyt, no czegoś takiego nie było, chcieliśmy tym razem uhonorować zawodników, a właściwie projekty, konstruktorów, mechaników. Czyli generalnie, zawsze... mówmy kolokwialnie, robimy komuś dobrze. Ale chcieliśmy przede wszystkim pokazać, jak fajne projekty są w Polsce, jak fajni są zawodnicy w Polsce, jak potężne są maszyny i mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje do tego, żeby też takimi dyscyplinami się zainteresować. No dokładnie, bo na tym polega rzecz cała, żeby wszyscy byli zadowoleni, i zawodnicy, fani, konstruktorzy, wszyscy. No właśnie, bo przede wszystkim konstruktorzy, cały czas podkreślamy to w naszych materiałach czy wywiadach, że właściwie głównie się mówi o kierowcy, ale ten kierowca to jest tak jak wokalista w zespołach. Zawsze widać tego wokalistę, mówi się o nim, a nie widać tak naprawdę tego ogromu pracy i organizacji, która jest za nim. I my chcemy to podkreślać, pokazywać, dlatego też ten sezon będzie taki, gdzie będziemy pokazywać te projekty, będziemy pokazywać backstage i stąd właśnie plebiscyt pokazujący samochody, a nie kierowców. Dokładnie, a za mną widzicie co leci? Laseczki, cycuszki, dupeczki, to właśnie też się działo. I to był też jeden z elementów, żeby pokazać, że to jest show. To ma być show i to było zrobione specjalnie dla was. Teraz rozumiecie, dlaczego wielkie motoryzacyjne show, ponieważ nie tylko była mowa o samochodach różnych, pokazywaliśmy różne pojazdy, różne projekty, ale też przepiękny pokaz mody Diany Walkiewicz, przecudowny, słuchajcie, a la Victoria's Secret, cudowna bielizna, piękne skrzydła, no wiele osób się rozmarzyło, nie tylko faceci. Kończymy gadać, oglądajcie nasz materiał, zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie, bo jest co zobaczyć.
Dlaczego Karolina? Dlatego, że ona jest jedyna w swoim rodzaju, jest kobietą, a przede wszystkim jest osobą, która reprezentuje dokładnie to, co reprezentuje marka Petronas Synthium. Czyli najwyższa jakość, bardzo pracowita i jeżeli coś robi, to z całym sercem. Także dlatego Karolina właśnie. Współpracujemy już 7 lat, to jest nasz 8 sezon. No pytanie takie oczywiste, dlaczego? Zaangażowanie, profesjonalizm, pełna, no i pasja przede wszystkim. Takim podsumowaniem bym to zakończył. Mamy nadzieję, że to, co przygotowaliśmy dla Was, bo jeszcze raz powtarzamy, to jest dla Was, bardzo przypadło Wam do gustu. No a jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś pomysły, to czekamy oczywiście nieustannie w komentarzach, w wiadomościach. Dawajcie znać. Bo właśnie oglądając ten materiał, stwierdziliśmy z Karolią, że chyba już nie będziemy robić takich imprez. Będziemy robić jeszcze lepsze. No właśnie, chcemy robić jeszcze lepsze, chcemy, żebyście byli zadowoleni z tego, co robimy, chcemy, żebyście uczestniczyli w tym, co robimy. Właśnie, żebyście uczestniczyli, bo za mało uczestniczycie, żebyście jeszcze bardziej wkładali swoje 5 groszy albo cegiełkę do tego, żeby powstawały nasze materiały. No właśnie, serdecznie zapraszamy do komentowania, a my niedługo zrobimy sesję Q&A, czyli Wy zadajecie pytania, my odpowiadamy i myślę, że będzie to dosyć ciekawe, żebyśmy się ustosunkowali do Waszych pomysłów. Zobaczymy, jakie będą pytania do mnie. No to będzie ciekawe. Zapraszamy do dalszego oglądania, subskrybowania, nie, poczekaj, dajcie lajkowania. Suba. Tak się nauczyłem i tak będę mówił. Udostępniajcie, kochani, i do zobaczenia do następnego razu. Siema.